Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, oczywiście witam w atmosferze pięknej wiosny. Tak, ta wiosna jest piękna, popatrzcie Państwo, tutaj na moim zapleczu pięknie kwitnie bez, bardzo pięknie pachnie, chociaż maska trochę przeszkadza, ale proszę mi wierzyć, że ten zapach jest wyczuwalny nawet przez maskę, to znaczy, że jest tak bardzo silny. Oczywiście witam też w atmosferze kończącego się miesiąca maja. Tak, zobaczmy, dzisiaj mamy 24 dzień tegoż miesiąca, już następna niedziela, będzie ostatnia niedziela tegoż miesiąca, czyli zakończymy miesiąc maj, a wejdziemy w następny miesiąc, szósty etap 2020, czyli miesiąc czerwiec. Będzie to już to miesiąc bardzo bogaty w różne wydarzenia, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o zakończenie roku. Wprawdzie ten rok ma wymiar taki online, ale oczywiście mam na myśli rok szkolny. I też rozpoczną się już pod koniec miesiąca czerwca wakacje, ale o tym kiedy indziej. W każdym razie już taka, że tak powiem, zajawka niechaj już nam towarzyszy o tym, żebyśmy wiedzieli, a szczególnie młodzież, dzieci, żeby dobrze przygotowali się wszyscy właśnie, którzy uczą się, żeby dobrze przygotowali się, żeby potem ten rok szkolny, który się zakończy, dla wszystkich, żeby był powodem do radości, do promocji i oczywiście do bardzo, bardzo dobrych wyników. Poza tym, kochani, jeżeli kończy się miesiąc maj, to też kończy się czas nabożeństw majowych. Przypominam, codziennie nabożeństwo majowe, jeżeli nie w kościele, to bardzo proszę, w domu, w gronie rodzinnym można odmówić litanie do Matki Bożej, można zaśpiewać pieśni, jakoś na przykład Chwalcie Łąki Umajone, czy Po górach, dolinach. Są piękne pieśni maryjne, i niech one nam towarzyszą właśnie w tym miesiącu maju. Poza tym, drodzy Państwo, jeżeli mówimy o tym, że miesiąc maj dobiega końca, to warto też wspomnieć, że dobiega końca okres wielkanocny. Tak, ten okres wielkanocny zakończy się od dzisiaj za tydzień. Będzie to niedziela Zesłania Ducha Świętego, a więc kończy się też okres spowiedzi wielkanocnej. No, w tym roku, o czym Państwo dobrze wiedzą, o czym też wciąż przypominam, że ten okres wielkanocny został przedłużony o tydzień, on zakończy się 7 czerwca, będzie to niedziela Trójcy Świętej. Także bardzo proszę, jeżeli ktoś jeszcze nie był w tej spowiedzi wielkanocnej, jeżeli ktoś ten obowiązek, że tak powiem, odłożył na potem, albo nie mógł go spełnić, no bo pandemia, no bo nie było kolekcji wielkopostnych, to bardzo proszę, spełnić ten obowiązek. Na pewno będzie powód do radości, do satysfakcji, do oczyszczenia naszego serca. Bo my inne rzeczy oczyszczamy bardzo często, prawda? Buty czyścimy, żeby elegancko wyglądały, mieszkanie sprzątamy, czy odkurzamy, czy coś w tym rodzaju. Tak samo czasem trzeba zajrzeć do serca i zobaczyć, czy tam się nie nabałaganiło, czy tam się nie nazbierało tego, czemu na imię grzech. Właśnie to jest okazja, żeby właśnie taki remanent, taki rachunek sumienia porządny właśnie ten w czasie, owszem, pandemicznym, ale także czasie wielkanocnym zrobić. Drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela, jest to siódma niedziela wielkanocna, ale proszę zauważyć, że jest to niedziela, która ma wymiar uroczystości. Jest to niedziela zesłania, przepraszam, jest to niedziela wniebowstąpienia Pańskiego, inaczej uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Do roku 2003 taka uroczystość wypadała dokładnie 40 dni po zmartwychwstaniu, a w 2003 roku kongregacja do spraw dyscypliny kościelnej właśnie przeniosła tego rodzaju uroczystość na najbliższą niedzielę, czy na siódmą niedzielę wielkanocnej. I taką właśnie uroczystość będziemy przeżywali, czy przeżywamy już dzisiaj, czyli właśnie w taką niedzielę. Co to jest wniebowstąpienie Pańskie? Jak wiemy, Pan Jezus po zmartwychwstaniu od razu nie odchodzi do nieba, pozostaje na ziemi przez 40 dni, ukazuje się apostołom, ukazuje się świętym niewiastom, ukazuje się wielu innym ludziom, a na koniec, jak wiemy, ukazuje się świętemu Pawłowi, on sam siebie tutaj bardzo określa mocno, jako porwanemu płodowi. Więc widocznie miał do siebie jakieś pretensje, widocznie miał coś, jak to się mówi, za uszami, skoro tak właśnie siebie określa. Więc Pan Jezus się ukazuje, tym ukazywaniem potwierdza, że zmartwychwstał, że żyje, ale też uzupełnia jeszcze naukę. On nie tylko się ukazuje, ale coś mówi do apostołów, jakieś tam im ważne przesłania, o czym za chwilę usłyszymy z Ewangelii. I właśnie po 40 dniach wstępuje Jezus do nieba. I właśnie taki dzień przeżyliśmy w ubiegły czwartek, w sensie takim starym, liturgicznym, a dzisiejsza niedziela, właśnie siódma niedziela, jest tą niedzielą, która pozwala nam na to, żebyśmy właśnie w atmosferze niedzieli tego rodzaju uroczystość przeżyli. Posłuchajmy Ewangelii, która jest przeznaczona na taki właśnie dzień, czyli na taką uroczystość. Oto fragment Ewangelii według świętego Mateusza, w zasadzie jest to zakończenie Ewangelii. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami.
Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachować wszystko, co wam przykazałem. Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kochani, odchodzi, Jezus odchodzi na oczach apostołów. Apostołowie to widzą. Apostołowie zadzierają, że tak powiem, nosa do góry. Nie w sensie astronomicznym, ale właśnie w takim sensie duchowym. On odchodzi, on wskazuje drogę, ale on też mówi, że idę przygotować wam miejsce, czyli odchodzi do nieba nie po to, żeby po prostu zdystansować się do nas, czy do apostołów, czy w ogóle do ludzi wierzących, ale po to, żeby przygotować nam miejsce i też o tym pamiętajmy, że jego odejście jest odejściem fizycznym. On odchodzi fizycznie, bo on przecież żył w ciele. To jego ciało po zmartwychwstaniu było ciałem uchwalebnionym, takim uwielbionym. I on właśnie, tak jak Matka Najświętsza została wzięta do nieba wraz z duszą i ciałem, tak właśnie on odchodzi do nieba w sensie też fizycznym, bo jako człowiek żył na ziemi w ciele ludzkim. No właśnie, to jego odejście jest odejściem, które wskazuje nam drogę do nieba. My też kiedyś odejdziemy. On odchodząc pozostawia nam siebie w Eucharystii, pozostawia nam siebie w Słowie Bożym i mówi: tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Eucharystia to przede wszystkim jego obecność, także to jego odejście, to brzmi paradoksalnie, jest jednocześnie pozostaniem. On odchodzi fizycznie, ale pozostaje też fizycznie, pozostaje właśnie pod postaciami świętymi, postaciami chleba i wina. Podczas każdej mszy świętej jest właśnie on obecny, my jego przyjmujemy w komunii świętej. Kochani, módlmy się w to dzisiejsze święto, w tę dzisiejszą uroczystość, módlmy się o to, żebyśmy umieli wpatrywać się w niebo, żebyśmy umieli tęsknić za niebem, za naszą ojczyzną, tak? Bo tutaj na ziemi jesteśmy tylko chwilowo, to jest nasza pielgrzymka, to jest nasza podróż, to jest nasze wędrowanie. Idziemy w kierunku nieba, idziemy w kierunku wieczności, oby tej wieczności, szczęśliwej, oby tej wieczności, której na imię to właśnie niebo, do którego udał się Jezus Chrystus 40 dni po zmartwychwstaniu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, majowy, wciąż jeszcze majowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.